całe rekolekcje były poświęcone miłosierdziu Bożemu. I dzisiaj jest takie podsumowanie i dopowiedzenie tego wszystkiego, co na dzisiejsze czasy Pan Jezus przez siostrę Faustynę chce nam powiedzieć. I wrócimy do tekstu świętego Marka, w którym Marek opisuje mękę Pana Jezusa. Pan Jezus przez swoją mękę okazuje nam miłosierdzie, dlatego że wszystko, czego Pan Jezus dokonuje, aby nas z grzechów naszych i naszej nędzy, nędzy świata, nędzy Kościoła, aby nas wydobyć, to wszystko czyni przez swoją ofiarę. Dlatego początkiem miłosierdzia Bożego jest ofiara Pana Jezusa. I teraz w rekolekcjach, które tutaj rozważaliśmy, było o tym, jaka jest w oczekiwaniu Bożym odpowiedź, jaka ona powinna być. Odpowiedź nasza na miłosierdzie Boże. Co człowiek ma uczynić, do czego jest powołany? Wobec ogromu miłosierdzia Bożego jest znane przysłowie, całkiem niezwiązane z religijnymi rzeczywistościami, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Otóż chcę wam pokazać, jak to właśnie przysłowie ma zastosowanie do Pana Jezusa podczas męki. Pan Jezus okazuje nam, ofiarowując się za nas, okazuje nam swoją wielką, miłosierną miłość. I teraz, co spotyka go w odpowiedzi na tą miłość? Tekst świętego Marka zaczyna się, to jest opis męki w rozdziale 14 świętego Marka. Czytaliśmy go w niedzielę palmową. I wtedy już nie było czasu, żeby o tym powiedzieć. Zaczyna się od namaszczenia w Betanii, że mianowicie w domu Szymona Trędowatego przyszła pewna kobieta do Pana Jezusa, który tam był zaproszony, z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Stłukła flakonik i wylała mu olejek na głowę. I niektórzy się oburzali, po co marnować olejek, i przeciw niej szemrali. Wszak lepiej było sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. 300 denarów to jest ogromna suma pieniędzy. Ten olejek był wyjątkowo drogocenny. I święty Jan w Ewangelii notuje, że to Judasz właśnie. Judasz miał ten problem, że lepiej zamiast Panu Jezusowi dać to, co najcenniejsze, to dać ludziom.
Ta kobieta okazała wielką miłość i wdzięczność Panu Jezusowi. Prawdopodobnie za to, że została w wyjątkowy, wielki sposób obdarowana miłosierdziem Pana Jezusa. Doznała czegoś takiego, jak doznawały jawnogrzesznica, opisana sytuacja w Ewangelii świętego Jana, czy Maria Magdalena uwolniona od siedmiu złych duchów. Zresztą to była podobna sytuacja i podobnie jak Maria Magdalena, ta kobieta była wdzięczna Panu Jezusowi za wielkie miłosierdzie. I słuchajcie, kochani, jest takim właśnie problemem i zgorszeniem dla ludzi, że jeżeli byśmy powiedzieli, że to co najcenniejsze, te 300 denarów i ten olejek nardowy i to wszystko, co ta kobieta musiała mieć, dużo pieniędzy, nie wiadomo jak zarobionych, i musiała to przeznaczyć na kupienie tego olejku, tak drogocennego. I to wszystko, jedni powiedzą, zmarnowała, bo wylała Panu Jezusowi na głowę i ktoś powie, olejek się zmarnował. A ktoś taki rzeczowy powie, no przecież lepiej było to dać ubogim. I my dzisiaj mamy też ten problem. Bardzo wielu ludzi powie, że to co najważniejsze możemy zrobić, to okazać miłość i miłosierdzie i dobro ludziom, biednym, potrzebującym, i niektórzy uważają, że to należy postawić w Kościele na pierwszym miejscu. Ale Ewangelia pokazuje, że Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. I Panu Jezusowi za Jego miłosierdzie, za Jego poświęcenie dla nas, za Jego ofiarę należy się, to znaczy można powiedzieć, zasługuje Pan Jezus na okazanie miłości. I to przez Ewangelię i przez nasze rekolekcje w tym roku się przewijała ta myśl, że odpowiedzią naszą na wielkie miłosierdzie Pana Jezusa, miłosierdzie Boga Ojca, miłosierdzie Ducha Świętego, miłosierdzie Boga, odpowiedzią, na którą czeka Bóg i do której wzywa, jest miłość do Niego, odpowiedzenie miłością. I ta kobieta tutaj jest takim, można powiedzieć, prowokującym przykładem i wzorem tego, na co Bóg tak naprawdę zasługuje. On jest na pierwszym miejscu. Pan Jezus mówił o sobie, że kto kocha ojca swego i matkę swoją bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A tu Pan Jezus odpowiada, ubogich zawsze mieć będziecie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Pan Jezus jest pierwszy w Kościele i w naszym życiu. I Jego poświęcenie, ofiara i miłosierdzie zasługuje na to, żeby wszystko oddać Jemu w pierwszej kolejności. I taką, jedni uważają coś takiego,
za nierozsądne. I ktoś powie, to jest nierozsądne. Lepiej sprzedać i pomóc ubogim. A Pan Jezus nie mówi, nie pomagajcie ubogim. Mówi, owszem, pomagajcie, będziecie mieli ich zawsze, aż do skończenia świata. Ale najpierw dajcie mnie miłość. I Pan Jezus nie dopomina się o to wprost, tylko dopomina się tak, można powiedzieć, w sposób taki zawoalowany. Troszkę tak powstrzymuje to, nie mówi otwarcie. I dopiero teraz, po zmartwychwstaniu, Pan Jezus powie to otwarcie. Ale zanim do tego dojdziemy, zobaczmy jeszcze drugą osobę w męce Pana Jezusa, która próbowała Mu okazać miłość. To jest święty Piotr. Święty Piotr miał wielki zapał miłości do Pana Jezusa. Podczas ostatniej wieczerzy z zapałem wołał: Panie, nigdy się nie zaprę, choćby wszyscy się zaparli Ciebie, ja się nie zaprę. A kiedy Pana Jezusa aresztowano w Ogrójcu, przyszli służący ze świątyni w towarzystwie rzymskich żołnierzy i aresztowali, pochwycili Pana Jezusa, tylko Piotr ze złości wielkiej i w takiej furii rzucił się na tego sługę arcykapłana Malchosa z mieczem i uderzył go w głowę, ucinając ucho. Pan Jezus kazał mu schować miecz. Piotr był pełen zapału, ale Piotr też był słaby. Tak jak inni apostołowie zasnął tam w Ogrójcu, jak Pan Jezus cierpiał, krwawym potem się pocił, to Piotr też zasnął na równi ze wszystkimi. A potem, kiedy był nastraszony, wtedy zaparł się. Nie wiem, czy wiecie, chcę wam to powiedzieć, dlaczego Piotr się zaparł. To nie jest takie powszechnie znane. Otóż Piotr się zaparł Pana Jezusa dlatego, że wtedy zaatakował tego sługę mieczem i uderzył go. I to był Malchos, ukochany, ulubiony, służący Annasza. I ten Malchos przez Pana Jezusa został uzdrowiony, ale na dziedzińcu, kiedy Piotr tam był, to a Pan Jezus był sądzony wtedy przez arcykapłanów, to tam na dziedzińcu służąca i ktoś ze służby, kto był krewnym, to Jan odnotowuje, krewnym tego Malchosa, powiedział: czy ty nie jesteś jednym z nich? Wszakże ciebie też widzieliśmy w ogrodzie. I Piotr już widział, że za chwilę go oskarżą, że mieczem uderzył służącego. To, co Piotr zrobił z gorliwości do Pana Jezusa, szatan obrócił przeciwko niemu. I Piotr się przeraził i zaparł się Pana Jezusa. I to był jego straszliwa słabość. I Piotr kochał Pana Jezusa, a wszystko się obracało przeciwko i był za słaby, żeby kochać. Pragnął być z Jezusem. Jan i kobiety, zwłaszcza Maria Magdalena i Matka Boża, poszły i tam się przepchnęły przez kordony rzymskie, aby pod krzyż aż dojść. A Piotr szedł z tyłu, żeby być niezauważony,
a po zaparciu się to już uciekł i się ukrył w wieczerniku. Nie miał odwagi. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, że się zaparł, był załamany. Piotr kochał Pana Jezusa, ale mu nie wychodziło. I po wszystkim, kiedy już było, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to podtrzymał ten swój wybór, że tego Piotra słabego, który próbuje kochać Pana Jezusa, ale nie jest taki heroiczny wtedy, że wszystkie pieniądze wydaje, żeby i wyzbywa się wszystkiego, żeby miłość okazać Panu Jezusowi. Piotr, który ma wiele problemów i wspomnienie o tym, że zaparł się ze strachu i z tego, że dokonywał wyborów, ale jakby wpadł w pułapkę z powodu tych wyborów. I potem już nie mógł sobie poradzić. I ciągle to wspominał. Ja się zaparłem naszego mistrza. Ale Pan Jezus nie odrzucił go. Przebaczył mu, ponieważ Piotr wtedy, jak się zaparł, to został. Uświadomił sobie, kogut trzy razy zapiał i on już wiedział, że się spełniło to, co Pan Jezus zapowiedział. On już to wiedział. A mimo tego nie uciekł wtedy. Tak jak Judasz uciekł, kiedy sobie uświadomił, co się stało, co uczynił, to uciekł i popełnił samobójstwo. Natomiast Piotr nie uciekł. Piotr wyczekał, aż Pana Jezusa wyprowadzą od Kajfasza. I wtedy spojrzał na Niego błagalnie i uzyskał przebaczenie. Uzyskał miłosierdzie. I Pan Jezus w rozdziale 21 Ewangelii Świętego Jana, to jest zapisane, to będzie czytane teraz w tym okresie wielkanocnym, w swoim czasie, w Kościele. Piotr i apostołowie nad jeziorem spotykają Pana Jezusa zmartwychwstałego. I Pan Jezus pyta Piotra: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Używa słowa greckiego agapeo, to znaczy miłować. Tak jak Bóg mówił w Starym Testamencie, będziesz miłował Pana Boga Twego. Pan Jezus prosi o miłość. To jest postawienie Boga całkowicie na pierwszym miejscu. Czy ty mnie miłujesz, Piotrze? Pierwszy raz przez całe swoje życie doczesne Pan Jezus nigdy tak wprost nie mówił: chcę, abyście mnie miłowali. Dopiero właśnie, kiedy posyła Kościół, to wybiera Piotra i mówi Piotrowi: czy ty mnie miłujesz? A Piotr mówi: ja ciebie tylko kocham. Tak odpowiada Piotr: fileo, kocham, czyli tak darzę taką przyjaźnią. A Pan Jezus mówi, jakby nie szkodzi, paś baranki moje. I znów go pyta: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotr mówi, że no nie, ja ciebie kocham tylko. Bo Piotrowi nie może przejść przez gardło, że miłuje Pana Jezusa, skoro taki jest grzeszny. A Pan Jezus mu przekreśla te grzechy, okazuje mu miłosierdzie i wzywa go do miłowania. I za trzecim razem Pan Jezus już go pyta tylko: czy ty mnie kochasz? Jakby zadowala się Pan Jezus tym, że Piotr będzie na razie tylko kochał. Ale później,
Piotr pójdzie na krzyż za Panem Jezusem i będzie ukrzyżowany głową na dół i potwierdzi, że przeszedł dojrzewanie od kochania do miłowania Pana Jezusa. Bóg okazuje wielkie miłosierdzie Piotrowi i Kościołowi całemu i nam wszystkim, ale prosi: jeżeli ja wam takie miłosierdzie okazuję, to miłujcie mnie. To jest wezwanie dla Kościoła na cały okres, aż do skończenia świata. Pan Jezus mówi, nim dojdzie właśnie do tego skończenia świata, nauczcie się mnie miłować. I ci, którzy umiłują Pana Jezusa, stają się świętymi, a ci, którzy później tylko ze strachu, z powodu różnych plag, doświadczeń, cierpień, zwrócą się do Pana Jezusa, czyli uwierzą w Niego, umierając na przykład ze strachu, że nie będą zbawieni, nawrócą się i wiara się w nich pojawi, to oni są jak gdyby w drugiej kolejności. Pan Jezus najpierw wzywa świętych, którzy jak ta kobieta z tym olejkiem, jak święty Piotr, jak święty Jan, okazują Panu Jezusowi miłość. Pan Jezus prosi nas, abyśmy Go miłowali. To jest pełnia życia w Bogu. To jest miłowanie Jego. Amen. Teraz jeszcze pobłogosławię.